No i cześć, siemaneczku. Witam was po raz kolejny w tej mojej jamie smoka i dziś będziemy sobie ogarniać obudowę. Dziś odnowimy sobie troszkę obudowę Acera, którego przerabialiśmy na poprzednich odcinkach i myślę, że będziecie mieli mały pogląd na to, jak ja to robię. Nie będziemy się skupiać, żeby tutaj całość zrobić nie wiadomo jak idealnie. Pokażę wam, jak generalnie odświeżyć, tak żeby to miało jakiś wygląd i żeby to miało ręce i nogi później w całym oglądzie. Jak widzieliście już na poprzednim filmie, dorobione mamy tutaj kieszonkę do dysku, która nam tutaj wchodzi w to miejsce. W związku z powyższym mamy tutaj jeden temat. Nie wiem, czy to widać tutaj tak dobrze jak u mnie, czy nie. Jest delikatna różnica koloru, więc plan jest taki, że objedziemy sobie całą tą krawędź z każdej strony tym antracytem. Nie będziemy się tutaj skupiać, żeby ładnie pokryć cały dół tego laptopa, dlatego że uważam, że to nie ma żadnego sensu ani celu. Natomiast skupimy się tutaj na bokach i na krawędziach, tak żeby całość stwarzała pozór jednej wielkiej spójnej, jednego wielkiego spójnego elementu w momencie, kiedy już będę go składał. Na tym etapie myślę, że trzeba będzie zacząć od alkoholu izopropylowego. Ja zawsze sobie leję troszkę do nakrętki. Tą nakrętkę sobie kładę gdzieś w miejscu dostępnym. I zaczynam od tego, że pędzelkiem rozcieram ten alkohol i w ten sposób czyszczę sobie tutaj zakamarki tego laptopa, tej obudowy. W momencie, kiedy sobie już to tak całe wyczyszczę, suszę sobie papierem ręcznikowym, a następnie już nakładam pierwsze warstwy lakieru. Myślę, że tutaj szybko nam pójdzie, dlatego że ten dół wcześniej już sobie wstępnie trochę wyczyściłem, a w tej chwili raczej bardziej skupiam się na odtłuszczeniu niż czyszczeniu z jakichś tam grud, brudów czy innych rzeczy, które by się wcześniej nazbierały. Powinno być więc ok. Natomiast nie zaszkodzi do całego tutaj jeszcze raz przejechać. To nic nie kosztuje, a fajnie nam tutaj zrobi jeszcze robotę odświeżania tych ramów. Dobra, w momencie, kiedy to mamy tak objechane, ja sobie tutaj dzisiaj gdzieś przyniosłem ręcznik papierowy, ale gdzie to było, tego nie wiedzą nawet najstarsi górale, a nie, tutaj mamy, ok, widzicie, to jest małe pomieszczenie, ale kurczę, znaleźć coś tu czasami graniczy z cudem. Słuchajcie, samego momentu malowania ja wam tutaj nie będę pokazywał z tego względu, że no nie czarujmy się, nie chcę sobie tutaj w żaden sposób zabrudzić obiektywów, natomiast zaraz jak pomaluję, przyniosę wam pokazać, jak to mniej więcej wyszło i już wam wytłumaczę, jak ja sobie w ogóle ten lakier nakładam. A mianowicie biorę sobie, jeżeli sobie robię tym antracytem, czy jakimkolwiek innym lakierem, wiadomo, że trzeba go wymieszać. Następnie z odpowiedniej odległości, w moim przypadku będzie to gdzieś około 20-30 cm, nakładamy jednym ruchem. Jeżeli za pierwszym podejściem nie pokryjemy całości, mówię, to nie jest istotne, nie pokrywamy tego drugi raz na szybciocha, po prostu zostawiamy aż wyschnie, lecimy drugą warstwę. Nieważne, czy wy będziecie musieli położyć 3 warstwy, 2 warstwy, czy 5 warstw. Ważne, żeby je kłaść cienko, bo jeżeli je położycie grubo, albo się wam zrobią zlewy, albo się wam zrobią zlepy. Za każdym jednym razem wygląda to nieatrakcyjnie, nieestetycznie, a przecież nie o to nam w tym wszystkim chodzi. Więc cóż, na ten moment nie będę wam już tutaj zagadywał, ani dupy truł. Robimy sobie pauzę, a ja wracam w momencie, jak będę już miał element przemalowany, żeby móc wam pokazać, jak to mniej więcej wyszło.
No i cyk, słuchajcie, pierwsza warstwa położona. Nie wiem, jak to widać, czy to dobrze widać, czy to źle widać, ale siadła całkiem nieźle. Na pewno będzie potrzebna jeszcze jedna. Natomiast myślę, że te dwie warstwy plus transparent, który zawsze kładę na koniec, zrobią nam tutaj wystarczającą robotę. Generalnie wydaje mi się, że bardzo ładnie to nam tutaj pokryło i zrówna się nam ten kolor z tym kolorem właśnie na naszej zaślepce od dysku twardego. Dodatkowo jeszcze sobie będę musiał pod ten kolor zrobić panel nagrywarki, a poza tym powinno być już wszystko ok. Reszta jest na tyle spoko, że zrobimy to transparentem. Natomiast samą klapę tego laptopa będziemy musieli odświeżyć konkretnie. Ma głębokie rysy, oryginalnie była srebrna. Myślę, że również na srebrno sobie ją zrobimy. Natomiast to będzie wymagało troszkę większej ekwilibrystyki i poświęcenia. I zrobimy sobie to w kolejnych etapach. Przy czym tutaj, w tym przypadku, pośpiech jest absolutnie w żadnym stopniu niepropsowany. Tu robimy wszystko na spokojnie. Pomalowałem sobie w tej chwili jedną warstwę. Dam temu godzinkę, dwie, żeby sobie wyschły. Przyjdę sobie zrobić drugą warstwę. I tak po trochu, pomału do celu. Każdą następną warstwę, każdy następny etap, gdy będę Wam tutaj pokazywał, gdy tak, żebyście po kolei sobie mogli widzieć, w którą stronę to idzie i jak to wygląda na końcu. Natomiast na ten moment robimy sobie pauzę. W momencie, kiedy macie tutaj już przygotowane to logo, nie pozostaje nic innego, jak wziąć. Ja na przykład używam sobie takich gąbek do szlifowania. O gramaturze zależy, gdzie co się trafi. Zwykle jest to pomiędzy 200 a 400 gramatury. Pierwsze oczywiście 200, później 400 i jedziemy sobie dookólnymi ruchami w ten sposób, tak żeby pozbyć się możliwie największej ilości głębszych rys, jakichś nierówności na klapie. Dopiero kiedy będziemy to mieli w ten sposób przygotowane, będziemy mogli przejść do dalszego malowania. Więc ja się teraz zabieram za robotę, a wy możecie sobie na przyspieszonym ekranie popatrzeć, jak to się robi. Teraz, kiedy już mamy tą klapę wstępnie zapolerowaną, przygotowaną, odtłuszczoną alkoholem izopropylowym, nie pozostaje nam nic innego niż spróbować tutaj puścić ładnie pierwszą warstwę srebrnego. No i zobaczymy, jak to nam tutaj pokryje, jak to wyschnie. Albo zrobimy jeszcze jedną, albo dwie, a na koniec położymy sobie transparent. I myślę, że powinno być sztos. A czy będzie? Cóż, jak nie sprawdzimy, to się nie przekonamy. Nie przedłużając, ja sobie idę położyć pierwszą warstwę. Zaraz do Was z tą pierwszą warstwą położoną wrócę, pokażę, jak to mniej więcej tutaj już wyszło i jak to będzie sobie dosychać. No i tak do ostatniej warstwy będziemy sobie tutaj to oglądać, a finalną wersję już gotowego laptopa ze zrobionymi obudowami na gotowo, wszystkimi do kupy, będziecie sobie mogli obejrzeć już przy okazji pełnego odcinka związanego właśnie z tym Travelmate'em 8000. Dziś skończymy sobie na pomalowaniu na gotowo tej klapy, omówieniu na koniec całości, a całość, tak jak mówię, obejrzycie sobie w odcinku z Travelmate'em. Do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, pierwsza chuda warstwa położona, gdzieś za około 2 godziny sobie zobaczymy, co z tego najlepszego wyszło. Jak widzicie, jeszcze wszędzie tutaj wiruje ten kurz ze srebrzanki. No nic, zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądać, a na razie to tyle. No i mówcie co chcecie, ale kurde, powiem Wam, że bardzo ładnie wyszło. Teraz jeszcze myślę, że przywalę na to bezbarwny i będzie sztosik, a całość zobaczymy sobie później na
filmie o gotowym travelmate'cie. Więc nie przedłużając, ja tutaj ładuję sobie transparent i do zobaczenia. No i siemaneczko, słuchajcie, mamy zasadniczo regenerację klapy zakończoną. Efekt, jeżeli o mnie chodzi, jest naprawdę satysfakcjonujący. Na koniec jeszcze tylko ściągniemy osłonę loga, którą nakleiłem przed całą operacją i myślę, że powinno być ok. Więc zaraz sprawdzimy, jak to tutaj wyszło. Tylko ściągniemy tą naklejkę. Powiem wam, taśma fajnie się klei, ale też ciężko się ściąga. Myślę, że mimo wszystko nie będzie źle i sobie jakoś poradzę. O, dobra, idzie. Najgorzej zacząć, później już z górki. Dobra, cyk. Cyk, już nam się pokazuje. Ładne logo Acer. Wytraciliśmy w zasadzie tutaj większość rys. Te, które zostały, są na tyle niewidoczne, że nie powinny tutaj w żaden sposób nikogo razić. Jeżeli bym nie powiedział, że są, to na pierwszy rzut oka nikt nawet by nie zwrócił uwagi. Logo jest jak najbardziej super widoczne. Zobaczcie sobie, jest naprawdę pięknie. No i zasadniczo tyle. Słuchajcie, ja w ten sposób właśnie biorę i regeneruję te plastiki. Jak zdążyliście zauważyć, trzeba temu dać troszkę serca, trzeba troszkę w to włożyć pracy. Natomiast finalnie efekt wydaje mi się, że jest jak najbardziej zadowalający. I no kurczę, jesteś w stanie z laptopa, który zasadniczo wygląda, jest jednocześnie laptopem ze śmietnika, zrobić taki, który wygląda jakby był wyciągnięty niemalże z pudełka. I słuchajcie, z mojej strony na ten moment byłoby chyba tyle, jeżeli chodzi o regenerację obudów. Jeżeli byście mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, walcie śmiało w komentarzach. Jeżeli filmik się podobał, w jakiś sposób was zainspirował do wykonania takiej akcji we własnym zakresie, myślę, że śmiało możecie zostawić łapę w górę i będzie mi bardzo miło z tego tytułu. Natomiast jeżeli filmik się nie podobał, śmiało zostawiajcie również i łapę w dół. A z drugiej strony, jeżeli taki content do was trafia i chcecie oglądać filmy retro, chcecie oglądać filmy, gdzie się to retro odbudowuje, chcecie oglądać filmy z tym związane i całym sercem czujecie, że retro to jest wasz klimat, to pakujcie subskrypcję. Na tym kanale coraz częściej będą się pojawiać tego typu filmy i myślę, że wszyscy będziemy mieli fan z ich oglądania oraz ja z ich tworzenia. I na ten moment myślę z mojej strony tyle. Dzięki jeszcze raz. Cześć. We'll be right back.